główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30. Czas na najważniejsze informacje z regionu. Zapraszam na serwis. Ja przyszłam jako ochotnik. Ogólnie to brat mnie długo namawiał, bo on służy w Lublińcu, szkoli się na komandosa, więc twierdził, że na pewno mi się spodoba. Na Opolszczyźnie rozpoczęto rekrutację wojskową. Żeby było lepiej, to musi być trochę gorzej. I tak to w tej chwili jest, wiadomo, musimy przemęczyć ten okres trudny. W Głuchołazach boją się korków w centrum. Chciałem w związku z tym poinformować Państwa, że również w dniu dzisiejszym zarejestruję komitet wyborczy. To jednocześnie oznacza moją deklarację chęci wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w Opolu. Arkadiusz Wiśniewski chce pozostać prezydentem Opola. Po intensywnych poszukiwaniach policji polskiej i niemieckiej udało się odnaleźć zaginione rodzeństwo z Nysy, o którym informowaliśmy od wczoraj na naszej stronie internetowej. Jak się okazało, 14-letni Kuba i 10-letnia Wiktoria dojechali pociągami aż do niemieckiego Görlitz. Niemieccy policjanci dostali dokładne informacje o tym, jak dzieci wyglądają, gdzie mogą przebywać i na szczęście około godziny 5 rano niemieccy funkcjonariusze odnaleźli te dzieciaki i chłopiec i dziewczynka wrócili z naszymi funkcjonariuszami do Nysy. Dzieci po prostu uciekły z domu, teraz to już jest bardziej rola opiekunów, żeby wyjaśnić motywację działania tych dzieci. Natomiast pomimo tej całej trudnej sytuacji, jak okazało się w rozmowie z naszymi poszukiwaczami, dzieci były bardzo rozsądne, dlatego że po drodze kupiły sobie jedzenie, no a starszy brat kupił swojej młodszej siostrze książkę, żeby nie nudziła się w czasie podróży. Według wstępnych ustaleń dzieci nie pochodzą z dysfunkcyjnej rodziny. Wiktoria i Kuba nie zostawili żadnego listu. Przez cały czas swojej dziwnej ucieczki mieli też wyłączone telefony komórkowe. O ich zniknięciu policję poinformowała matka. W naszym regionie ruszyła kwalifikacja wojskowa. To nie pobór ani powołanie, a orzeczenie kategorii zdolności do służby wojskowej. Młodzi ludzie rozmawiają z psychologiem, później mają badanie lekarskie. Inauguracja kwalifikacji odbyła się dziś w Brzegu, a na miejscu była Natalia Janus-Hempel. W tym roku na kwalifikację wojskową obowiązek ma stawić się rocznik 2005, ale i te osoby, które nie wypełniły tego obowiązku w latach poprzednich. Kolejny raz zzywałem, bo za pierwszym razem niestety nie mogłem się stawić, gdyż byłem po prostu na wyjeździe, bo studiuję za granicą, także nie było mnie w kraju po prostu. Ja przyszłam jako ochotnik. Ogólnie to brat mnie długo namawiał, bo on służy w Lublińcu, szkoli się na komandosa, więc twierdził, że na pewno mi się spodoba, i więc stwierdziłam, że spróbuję. Kwalifikacja wojskowa to nie pobór, a wezwanie do stawienia się przed powiatową komisją lekarską to nie powołanie. Kwalifikacja wojskowa to jest nic innego jak przeprowadzenie, określenie zdolności do służby w wojsku, do każdego rodzaju służby w wojsku. Określamy kategorię zdrowia. Zatem najpierw rozmowa z psychologiem, później badanie lekarskie. Sprawdzamy wzrok, sprawdzamy postawę, mierzymy ciśnienie, osłuchowo, klatkę piersiową, serce. Potem się mierzy, waży. Weryfikuję ankietę, którą mamy tutaj dostępną. Przeprowadzam rozmowę, jeżeli widzę, że są jakieś trudności, no to rozszerzam gdzieś tam zakres pytań, które właśnie tych trudności dotyczy. W kwalifikacji wojskowej w naszym regionie udział weźmie blisko 5 tysięcy osób. To głównie mężczyźni, ale są i kobiety. Planujemy przyjąć podczas kwalifikacji około 100 kobiet, których to wykształcenie i predyspozycje zawodowe są pożądane dla pełnienia służby wojskowej. Mowa tutaj o takich zawodach medycznych, pielęgniarki, panie psycholożki, czy też na przykład technicy weterynarii. Inauguracja kwalifikacji odbyła się dzisiaj w Brzegu. W tym roku kwalifikacji wojskowej objętych będzie w tym podstawowym zakresie 431 mieszkańców powiatu brzeskiego, a łącznie z tymi, którzy w zeszłym roku nie przeszli kwalifikacji, to będzie 600 osób. Kwalifikacja w naszym regionie potrwa do 30 kwietnia, a powiatowych komisji lekarskich jest tyle, ile powiatów, czyli 12. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.
Rozpoczęta niedawno przebudowa drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach rodzi w mieście niemałe kontrowersje. Budowa nowego mostu i ronda ma potrwać 2 lata, co będzie się wiązało z poważnymi utrudnieniami w ruchu, a to nie wszystkim się podoba. Temat podjęto na sesji Rady Miejskiej. Jest utrudnienie, że teraz szybciej rowerem się poruszy, nie? Żeby było lepiej, to musi być trochę gorzej. I tak to w tej chwili jest, wiadomo. Musimy przemęczyć ten okres trudny. To jedna z największych drogowych inwestycji w historii Głuchołaz. Budowa ronda i nowego mostu w ciągu drogi biegnącej przez samo centrum oznacza jednak korki, które przez 2 lata będą tu codziennością. Władze miasta twierdzą, że gdy w 2018 roku podjęto decyzję o remoncie, proponowały rządowi inne rozwiązanie. Całkiem inaczej by dzisiaj sytuacja wyglądała, jakby najpierw była gotowa obwodnica, a później dopiero byłaby przebudowana taka droga. Bo ja widzę w przyszłości korzyści tej przebudowy drogi. Ja mam świadomość tego, że nikt inny, za wyjątkiem państwa, nie poniósłby takich kosztów, kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast zafundowano nam Armagedon na 2 lata. Tu wszystkie samochody i tiry ze strony czeskiej jeżdżące z Mikulowic, Złoty Chor muszą przejechać przez same centrum Głuchołaz, bo inaczej się nie da przejechać. I ta blokada, jeżeli będzie przez 2 lata, będzie bardzo dużym utrudnieniem nie tylko dla kierowców i samochodów, ale również dla pieszych. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad twierdzą, że stan mostu Andrzeja nie pozwalał na dłuższą jego eksploatację. Zdecydowanie ten obiekt nie spełnia już parametrów w zakresie, wysokich parametrów w zakresie przepływu wody. Dlaczego? Ponieważ rzeka Biała Głuchołazka jest to rzeka o charakterze podgórskim, na której bardzo często dochodzi do wezbrań powodziowych. Radni mają też uwagi co do konstrukcji nowego trzyprzęsłowego mostu, który będzie wyższy niż poprzedni. Chodzi o komfort życia mieszkańców pobliskich kamienic. Po tej przebudowie nieprzemyślanej będą mieli po prostu okna na wysokości muru betonowego, do tego szum tirów. Wykonawca wyjaśnia, że skomplikowanie inwestycji wynika z jej ogromu. Ruch lokalny, który tutaj w mieście się odbywa, no, musi być w jakiś sposób skomunikowany tak, aby te uciążliwości, chociaż będą, to jednak żeby były w maksymalny sposób ograniczone. I czynimy wiele starań wraz z wykonawcą, wraz z, w konsultacji z władzami miejskimi, jako gospodarzami terenu, aby te uciążliwości były jak najmniejsze. Aby zbudować nowe rondo, niezbędne było wyburzenie zabytkowej kamienicy przy ulicy Andersa. Jej mieszkańcy otrzymali od państwa odszkodowanie. Jak mówi przysłowie, cierpliwość niweluje nawet góry. W podgórskich Głuchołazach dla wielu kierowców stojących w korkach słowa te nabierają teraz szczególnego znaczenia. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Arkadiusz Wiśniewski ogłosił dziś, że w kwietniowych wyborach prezydenckich będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta Opola. Gdyby wygrał, byłaby to jego 3. kadencja na tym stanowisku. Prezydent Wiśniewski rządzi Opolem od 9 lat. Jak państwo wiecie, znana jest data wyborów, można również rejestrować komitety wyborcze. Chciałem w związku z tym poinformować państwa, że również w dniu dzisiejszym zarejestruję komitet wyborczy. To jednocześnie oznacza moją deklarację chęci wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w Opolu. Z przyjemnością, z wielką satysfakcją i z poczuciem takiego wyróżnienia. Od 9 lat mam przyjemność pełnić tę funkcję. Chciałbym wspólnie z zespołem, który tu ze mną jest, z radnymi, którzy w ostatnich latach mieszkańców reprezentowali, kontynuować tą bardzo dobrą pracę na rzecz Opola. Mamy oczywiście też nowe pomysły, mamy też nowe twarze, ale są takie sprawy, które chcielibyśmy dokończyć. Mam tu na myśli choćby kwestię związaną z nową przeprawą przez Odrę, most. Zbudowaliśmy pierwszy odcinek obwodnicy południowej od ulicy, od obwodnicy północnej do ulicy Krapkowickiej, czas na ulicę, do ulicy Niemodlińskiej, czas na ulicę Krapkowicką, a potem przez Odrę. Oczywiście też, jak państwo wiecie, buduje się stadion. Stadion budujemy również po to, żeby zwolnić miejsce na akwapark przy ulicy Oleskiej. 6 hektarów wolnego gruntu w centrum miasta. Przygotowujemy dokumentację, więc jest to takie kolejne zadanie do dokończenia. O ile środek zimy to martwy okres dla działkowca, o tyle dla działkowego złodzieja to szczyt sezonu. Przekonali się o tym dotkliwie właściciele ogródków z ulicy Częstochowskiej w Opolu, którzy padli ofiarą jednego z takich rabusiów. Grasował on po ich altanach przez 2 miesiące. Nie, u nas nie było takich długo, nie? Długo. Czyli długi czas była przerwa od takiego typu na występku? Tak. No od Stokrotki się zaczęło, nie? Tak. Od Habru raczej. No i wtedy jak było u nas,
No to była stokrotka zrobiona, obrobiona, na Opolskim okradli, na Chabrach okradli. Działkowicze z rodzinnych ogródków Kopciuszek oraz stokrotka od pandemii mieli spokój od złodziei. Ich sielanka została zburzona tej zimy, kiedy to doszło do aż 17 włamań. My mamy przecież kilka bram, cztery bramy i ten złodziej nie wchodził przez bramę, tylko wyciął siatkę od tej drogi tutaj od tyłu, bo mamy bardzo duży obszar dostępu takiego bezpośredniego, że nie ma tam nic, nie? Tylko płot i nie ma jeszcze działek, bo dopiero są w zagospodarowaniu te, które w czasie pandemii zostały wydzierżawione. Nie tylko sprzęt ogrodniczy i narzędzia budowlane, ale również telewizory i skrzypce padły łupem 37-letniego mieszkańca Opola. Bardzo szybko policjanci nabrali podejrzeń, że za tymi wszystkimi włamaniami, a było ich kilkanaście od grudnia, przez styczeń stoi jedna osoba i rzeczywiście ich przypuszczenia okazały się słuszne. Policjanci wpadli na trop tego mężczyzny. On wpadł, można powiedzieć, w czasie naszej nocnej zasadzki, dlatego że wracał właśnie z kolejnego włamania. Z plagą włamań boryka się nie tylko Opole. Do takich samych przestępstw dochodziło w grudniu w Namysłowie. Tam do policjantów zgłaszały się osoby pokrzywdzone, które informowały o włamaniach do domków letniskowych, które, tak jak powiedzieliśmy, zimą są rzadziej odwiedzane. Pokrzywdzeni zgłaszali kradzieże sprzętu ogrodowego, sprzętu AGD, czy też różnego rodzaju elektronarzędzi. Oszacowali straty na blisko 36 tysięcy złotych. Sprawą zajęli się namysłowcy kryminalni, którzy zabezpieczyli szereg dowodów, który pozwolił im wytypować sprawcę. Do tej sprawy został zatrzymany 36-letni mężczyzna, który już usłyszał 22 zarzuty. Ogródki działkowe od zawsze padają ofiarą wandali i złodziei. Mimo że w ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii, pojawiło się wiele nowych metod ochrony przed złodziejami. Jedną z nich jest monitoring, który z klasycznego sąsiedzkiego ewoluował w dużo bardziej praktyczny, cyfrową kamerę. My też mamy zamontowane takie światło, że automatycznie włącza się potężny reflektor, więc to bardzo mocno odstrasza. Wystarczy, że tutaj się kot przebiegnie dosłownie i naprawdę odstraszają automatycznie ludzi. O ile początkującego włamywacza monitoring potrafi odstraszyć, o tyle dla profesjonalisty nie stanowi większej przeszkody. Jak można zabezpieczyć się przed kradzieżą? Nie powinno się zostawiać na działkach narzędzi elektronicznych, no, bo każdy powinien sobie to zabrać do domu, bo wiadomo, jest to martwy sezon działkowy. I zawsze różni przychodzą. Od czasów pandemii rodzinne ogródki działkowe przeżywają renesans. Coraz więcej ludzi, którzy nie mają dostępu do przyrody, rekompensuje sobie to poprzez wizytę na podmiejskiej działce. Słabo zabezpieczone domki oraz niemonitorowane ogródki są idealnym celem dla działkowego szabrownika. Dlatego niezwykle istotna jest współpraca oraz reagowanie na wszelkie niepokojące zachowania. W imię zasady, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a przed nami kolejne informacje z regionu w skrócie. Prosił o interwencję z powodu awantury z ojcem, a później 20 minut blokował numer alarmowy, uparcie twierdząc, że dyżurny, z którym rozmawia, jest pijany. W ten sposób 25-latek pomówił policjanta z ponad 30-letnim stażem. Sąd w Strzelcach Opolskich nakazał mężczyźnie przeprosić policjanta oraz wpłacić nawiązkę na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach oraz grzywne i koszty sądowe. Włamał się do plebanii i ukradł pieniądze z kolęd. Łącznie zniknęło 1500 zł. Kryminalni zatrzymali podejrzanego 37-latka z Brzegu. Mężczyzna przyznał się do zarzutu. Jak ustalili policjanci, był już karany za podobne przestępstwa. Grozi mu 15 lat więzienia. Władze Nysy ogłosiły wczoraj termin tegorocznego festiwalu Ognia i Wody. Jak informuje miejski portal, to unikatowe w skali regionu wydarzenie odbędzie się w przedostatnią sobotę wakacji, 24 sierpnia. Imprezę ponownie zorganizuje ośrodek rekreacji Aquamarina, który już teraz zapowiada nowości i niespodzianki. W zeszłym roku było to m.in. wydłużenie pokazów do całej godziny. Impreza rokrocznie gromadzi kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów. A co jeszcze przed nami w tym serwisie, proszę zobaczyć. Uzupełniamy braki pomiędzy kalendarzem astronomicznym a kalendarzem naszym gregoriańskim. Tak naprawdę my kalendarz dopasowujemy do naszego kalendarza słonecznego. Skąd 29 dzień lutego?
Dentobus to mobilny gabinet stomatologiczny. W lutym odwiedzi wybrane szkoły w powiatach brzeskim, prudnickim, krapkowickim, strzeleckim i nyskim. Dziś z dentobusu mogły skorzystać dzieci z publicznej szkoły podstawowej nr 5 w Nysie. Troszkę szerzej, to przepraszam, bym coś jeszcze widział. Dobra. Stan uzębienia u dzieci można powiedzieć, że jeszcze jest taki słaby, no ale regularnie się poprawia. Jeżdżąc tutaj po placówkach Opolszczyzny, praktycznie po wszystkich powiatach, no widzimy jednak, że wzrasta ta świadomość po prostu higieny jamy ustnej, mycia zębów. No i można powiedzieć, że no coraz mniej jest tej próchnicy, ale to, co mnie martwi osobiście, widzimy, że coraz więcej jest wad ortodontycznych. Zaburzenia zwarcia, często występują stłoczenia zębów. Za dużo przetworzonego jedzenia, za mało gryzą dzieci. Kiedyś taka prosta profilaktyka wad zgryzu, no to kazano dzieciom jeść twarde rzeczy, przysłowiowe marchewki i tym podobne. A teraz tak, jak pan redaktor zauważył słusznie, że tego, chyba tego jedzenia przetworzonego po prostu jest za dużo. No, zresztą tutaj często widzimy, dzieci czasami nam coś wnoszą, no jednak mimo wszystko są to jakieś słodkie bułeczki, chipsy. Mickiewicza Dwa oblicza to tytuł wystawy, jaką dziś otworzyła Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Chodzi o twarz jasną i twarz mroczną wieszcza. Scenografia umowna, która tutaj powstała, ona ma przełożenie na konkretny nastrój, który się z czytaniem danego utworu po prostu wiąże. Zatem dziady mroczne, półmroczne, a tutaj wchodzimy w optymistyczne wątki, które są w panu Tadeuszu, w jasność, w jakiś optymizm, który jest też przedstawiony w harmonijnym pląsaniu po łąkach pełnych traw i kwiatów, które widzimy na wideo. Chcieliśmy pokazać tego Mickiewicza trochę inaczej. Pokazać, że zafascynował Adam Mickiewicz Wyspiańskiego. Postanowił wystawić właśnie w Krakowie dziady na deskach Teatru Miejskiego. Dodatkowo sam wydał za swoje pieniądze publikację, która była właśnie takim pokłosiem tych dziadów, bym powiedziała, krakowskich. Dodatkowo wyszły także w tamtym czasie pocztówki, które ukazywały nam aktorów grających w dziadach. Dziś rozpoczął się luty, najkrótszy miesiąc roku, ale w 2024 będzie on wyjątkowo o jeden dzień dłuższy. Z czego to wynika i czym jest rok przestępny? Zapytaliśmy eksperta. Rok przestępny jest tak nazwany dlatego, że on ma ten jeden dzień dodany. Uzupełniamy braki pomiędzy kalendarzem astronomicznym a kalendarzem naszym gregoriańskim. Tak naprawdę my kalendarz dopasowujemy do naszego kalendarza słonecznego. I trudno byłoby nam stworzyć taki kalendarz, który by dał 365 dni i 1/4. Więc my to przybliżamy. Takim naturalnym przybliżeniem matematycznym jest 365 dni, a nie 366 dni. Ale okazuje się, że słoneczko, które właściwie my wokół Słońca obiegamy 365 dni, 5 godzin, jeszcze kawałek, to po pewnym czasie robi nam się luka. I widzimy wyraźnie, że te 5 godzin z kawałkiem to daje nam jakby 1/4 dnia. Więc wystarczy co 4 lata dodać jeden dzień i znowu zbliżamy się do kalendarza słonecznego. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę jeszcze prognoza pogody i rozmowa dnia. Zapraszam też na wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego, oczywiście o 21:30. Dziękuję za uwagę, dobrego wieczoru.